Dzień dobry, witam serdecznie. 24 sierpnia o poranku, moi kochani. Witam Was z Bożym Słowem, które zapisane jest w Księdze proroka Zachariasza i w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Posłuchajcie tych pięknych słów, które pragną nas napełnić nadzieją, otoczyć miłością i prowadzić w Bożej łasce. Oto ja zdjąłem z Ciebie Twoją winę i każę Cię przyoblec szaty odświętne, pisał prorok. Natomiast ewangelista napisał tak. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. Moi kochani, to dzisiejsze słowo, te dwa wersety ze Starego i Nowego Testamentu przypominają nam o tym, że Pan Bóg czeka na nasz powrót, że On nigdy o nas nie zapomina, że myślami, swoją miłością, błogosławieństwem i swoją łaską jest zawsze blisko nas. To my często przez różnego rodzaju sytuacje życiowe się od Niego oddalamy. To my często oddalamy się od naszych najbliższych, od naszych ukochanych, to my często oddalamy się od tego, co sami w sercu gdzieś nosimy i o czym marzymy, co chcielibyśmy przeżywać w naszej codzienności. To dzisiejsze słowo z Księgi proroka Zachariasza i z przypowieści o synu marnotrawnym z Ewangelii Łukasza pragnie uświadomić nam to, że każdy z nas, a w szczególności Pan Bóg, czeka na nasz powrót, aby nas przytulić, aby nas oczyścić, aby z nami porozmawiać, aby nam pomóc dodać siły, otoczyć swym błogosławieństwem. I ten dzisiejszy dzień od samego rana, moi drodzy, jest taką możliwością powrotu do Pana Boga. Do tego, aby zwrócić się w modlitwie i opowiedzieć Mu o naszych słabościach, problemach, kłopotach, o naszych marzeniach, o tym wszystkim, moi kochani, co przeżywamy, czego oczekujemy, o czym marzymy. Pragnie nałożyć na nas wyjątkową szatę, szatę miłości, łaski, dobroci, swego błogosławieństwa. Pragnie tak jak ten ojciec przytulić swojego syna, który powrócił po tułaczce w świecie, ale zrozumiał, że prawdziwa miłość, dobro, pokój i nadzieja jest w jego domu u boku ojca. I my chcielibyśmy, moi drodzy, w taki sposób podchodzić do naszej rzeczywistości, do naszej codzienności, by rozumieć, że prawdziwy pokój, nadzieja, poczucie bezpieczeństwa jest u boku naszego ojca, który nas stworzył, otoczył miłością przez Jezusa Chrystusa i mocą Ducha swego Świętego. Życzę Wam także tego, moi kochani, także i sobie po części, abyśmy z Nim i w Nim potrafili rozwiązywać nasze problemy, nasze kłopoty, abyśmy z Nim potrafili marzyć, planować, realizować się w naszej rzeczywistości, w naszym świecie, w naszej codzienności, aby nie myśleć o tym, że sami podołamy, wiemy wszystko najlepiej i poukładamy sobie życie na swój własny sposób. Pamiętajmy o tym, aby prosić Go o to, by prowadził, by pomagał, by napełniał serca mądrością, pokorą, zrozumieniem względem innych. By nauczył nas także tego, abyśmy potrafili wybaczyć, przebaczyć, przytulić. Życzę Wam, moi kochani, pięknego i dobrego czasu, wspaniałego i błogosławionego dnia. Tego, moi kochani, abyśmy w Nim i z Nim przeżywali wszystko i każdą chwilę z Nim planowali, o wszystkim razem z Nim marzyli i razem z Nim się realizowali. Bożego błogosławieństwa Wam, moi kochani, życzę wszystkiego, co dobre. Zostańcie z Bogiem, pięknego, dobrego, wspaniałego dnia i serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia. Amen. Pa.